skąd pomysł na start tą Fiestą w Radzie Polski? No pomysł chyba jest bardzo dobry, dlatego, bo samochód jest świetny. Ja w tym aucie czuję się znakomicie, mimo tego, że nie zrobiłem nim zbyt wielu kilometrów. No to auto sprawia mi ogromną frajdę z jazdy. Na pewno potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby się z nim oswoić, ale to jest samochód na pewno z wysokiej półki, który jest stworzony do tego, żeby nim jeździć szybko. A stwierdziliśmy, że chcemy dać kibicom trochę frajdy i sobie również, jadąc właśnie tym samochodem w Rajdzie Polski, a ponieważ nie są to dla nas mistrzostwa, w których musimy zdobywać jakieś punkty, no to mieliśmy dowolność w wyborze samochodu. W Mistrzostwach Świata jedziemy samochodem grupy N i tam nie mamy takiej możliwości. Tutaj mogliśmy sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. Jak oceniasz warunki, jakie panują na trasie? Dużo dziur? No, rajd jest sprinterski, są mega długie, proste i mega szybkie zakręty połączone z sekcjami offroadowymi, także trzeba będzie wypośrodkować, gdzie delikatnie zdjąć nogę z gazu, żeby nie połamać samochodu. Jak widać, nasze auto ma bardzo duży skok zawieszenia, więc może te offroadowe fragmenty będziemy mogli pojechać szybko, ale to się okaże. Ja nie mam doświadczenia, jak tego typu samochodem przejechać właśnie takie elementy. Jak oceniasz pomysł kwalifikacji? No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na razie jakby założenie mi się podoba, ale jak uda się to przeprowadzić i czy to będą wymierne wyniki. Dlatego, bo z tego co wiem, zawodnicy będą startowali na dwóch różnych odcinkach, bo z wewnętrznej linii i z zewnętrznej linii, a każda z tych nitek toru jest nieco inna, więc zobaczymy, czy wyniki nie będą zaburzone. Jakbyś miał teraz wybrać sobie pozycję startową na sobotę, to jaka by to była pozycja? Przemyślę to wieczorem. Zobaczę, jaki zrobię czas, zobaczę, jaka jest pogoda i wtedy zadecyduję.